W końcu mam dla was dobre wieści i dla siebie samego też, ponieważ spędziłem nad tym naprawdę dużo, a nawet za dużo czasu. Dzisiaj oficjalnie zakończę zbieranie czaszek do tego wyzwania, tego pomysłu na odcinek, który ktoś tam zaproponował na streamie, niestety nie pamiętam niku, ale polega to mniej więcej na tym, że spróbuję pokonać 101 Witherów. W tym celu będę musiał też zebrać dużo obsydianu, ale zmierzam do tego, że zostało mi 5 czaszek do znalezienia. I dzisiaj będę chciał po prostu zdobyć te czaszki, będę chciał zrobić inne rzeczy i będę chciał wam pokazać Herobraina, ponieważ na streamie, który był przedwczoraj, tak, był przedwczoraj stream na Twitchu, polecam sobie zobaczyć woda, bo teraz jakby muzyka jest bez praw autorskich, niewyciszony jest stream, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wezwałem ponownie Herobraina, później umarłem od smoka, różne inne dziwne rzeczy się wydarzyły, to zmierzam do tego, że wcześniej miałem taki problem, że Herobrain w ogóle się nie pojawiał, a teraz widziałem już chyba z 5 albo 6 Herobrainów tutaj w Netherze. I dzisiaj będę też chciał tego Herobraina pokonać, ale najpierw najważniejsza rzecz, musicie zostawić łapę w górę pod tym filmem, inaczej nie będziecie mogli oglądać. Nie no, powiem wam tak, bardzo się z tego cieszę, że w końcu będę miał za sobą to zadanie właśnie z czaszkami, bo tak jak powtarzałem to w sumie co chwilę i to na streamie i to na odcinkach, no mam trochę dosyć tego Netheru i chciałbym, żeby już to wyzwanie się zakończyło. I na czym to dokładnie polega? No w sumie mówiłem, 101 Witherów i od razu mówię, dla tych dzieciaków, które będą pisały w komentarzu, nie, to nie jest żadne pobijanie rekordu, to jest ktoś zaproponował, nie, przepraszam, ktoś napisał na streamie, że jest rekord 100 Witherów na Survival Minecrafcie. I mówię, dobra, to sobie zrobię 101 Witherów, sobie zwalczę i nie będę pobijał żadnego rekordu, nie obchodzi mnie, jaki jest rekord i czy ten rekord polega na tym, że grasz na Minecrafcie bez modów, czy z samym patykiem. Ja gram na modach i będę grał na modach. Właśnie, mamy jednego Herobraina, tutaj powinno być, mamy drugiego Herobraina, tu jest trzeci Herobrain i każdy z nich na mnie spogląda. I no, będę chciał sobie z nimi zawalczyć. O, i mamy czwartego i piątego. Piątego Herobraina i zauważyłem, że są takie dźwięki tak jakbym jadł. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, ale no jest taki dziwny dźwięk, tak jakby ktoś co chwilę przy mnie jadł jakiś posiłek. No, więc wcześniej nie miałem w ogóle Herobrainów, a teraz mam ich za dużo nawet. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje i dlaczego wcześniej ich nie miałem, ale postawiłem ołtarz, zniszczyłem go, postawiłem od początku i właśnie wtedy się to zaczęło i co ciekawe, w normalnym świecie nie pojawił mi się ani razu Herobrain, a tutaj no sami widzieliście na załączonym obrazku i z tego co wiem, kolejny Herobrain był gdzieś tutaj, w tym rejonie i tutaj był jeden, pamiętam. Ja sobie spędziłem troszkę czasu na właśnie farmieniu tych czaszek. Mówię, nie, siadam teraz, farmię te czaszki, nagrywam odcinek, że już prawie to udało mi się wykonać. O, mamy kolejnego szkieleta. Robię ostatnie resetowanie potworów i miejmy nadzieję, że jak już będę tutaj szedł, to... Chwila, dlaczego nic się nie zrespiło? A, no bo tak, bo ten resp jest całkowicie losowy i czasami respi się 5 szkieletów, czasami się nie respi żaden i nie ma nic się niestety za to żadnego wpływu, ale macie wpływ na promocję, na G2, gdzie bez konflotar, ale nadal możecie z linku, który jest w opisie, kupić sobie tanie gierki, polecam sobie sprawdzić i obczaić, może coś ciekawego dostaniecie. No i subskrybujcie kanał i dzwoneczek, to jest chyba, że wtedy powiadomienia się dostaje. W ogóle to jest dziwne, bo kiedyś na YouTubie, no wystarczyła subskrypcja, żeby dostawać tam powiadomienia o filmach, a teraz musisz jakiś dzwonek i plus jeszcze dzwonek ma opcję, że możesz dostawać od czasu do czasu powiadomienia, albo dostawać wszystkie powiadomienia. Ja tego kompletnie nie rozumiem, ale jest 39 czaszek. Zaniosę to teraz szybko do domu. Chwila jeszcze, ostatni, może jakaś 40 czaszka? Nie, 39. W ogóle mam, jak widzicie, jakieś książki z enchantami, ale już jakby nie zajmuję się tym. Znaczy, odkładam te książki do skrzyni i później, jak będę czegoś potrzebował, to będę tego szukał. Ale odłożę te czaszki, żeby się nie okazało, że za chwilę się zrespi jakiś potężny przeciwnik i mnie zabije, albo na przykład Herobrain okaże się bardzo wymagającym przeciwnikiem. I za chwilę, no, wrócimy do niego i zobaczymy, no, naprawdę, gdzie to jest? A, tu jest ta roślinka. Dobra, zostaw mnie. Dobrze, że mam tego, jak to się nazywa? Feather Falling. Bez tego byłoby, oj, bardzo, bardzo ciężko i te kwiatki by troszkę mi na pewno przeszkadzały i wiele razy bym się wywalił ze względu na to, żeby mnie tam opuściły, znaczy spuściły w dół i bym, no,
Dostał obrażenia, do tego zmierzam. Co się tutaj zmieniło? W sumie nic. Ołtarz jest nadal w tym samym miejscu. Smok sobie cały czas rośnie. Te smoki się nie chcą ruszyć i mnie zaczynają irytować, bo chciałbym, żeby były ładnie ułożone w tych swoich zagrodach i wtedy miałbym jakiś, nie wiem, chciałbym się bardziej dokończyć ten park smoków. A na razie jak widzę te smoki, że nie mogę na nie założyć siodeł, no to trochę mnie irytują, ale mamy. To jest dokładnie chyba 303 czaszki. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem przed filmem. No, także fajnie, że w końcu udało się to zrobić i że w końcu zrobiliśmy to na filmie. Przepraszam, muszę zrobić mały porządek z ekwipunku. Wiem, wyrzucam kości, wyrzucam węgiel, ale no mam troszkę tego węgla i wydaje mi się, że nie będę tego potrzebował na pewno więcej. A, tylko że tutaj też nie mam. Nie mam miejsca już na książki z enchantami, więc weźmy sobie je tutaj i idziemy zapolować na Herobraina, tego strasznego, w końcu. Znaczy, może zabijemy sobie nawet więcej Herobrainów? Ja myślałem, że coś tutaj jest, ale wydawało mi się. Dobra, w ogóle który mamy dzień? Mamy 354 dzień, gdyby kogoś to nadal interesowało i mamy. Ty, jest! To jest ten Herobrain, którego wcześniej spotkałem. O! Biedny Herobrain. Ty, nałożył na mnie jakiś efekt. O! I czy z niego coś wypadło? Nie, nic z niego nie wypadło, ale mamy tam kolejnego Herobraina. Także możemy sobie troszkę pozabijać tych Herobrainów. Nie mam Ucieka! A i się teleportował, dobra! Czyli to jest jednak prawda, że są różne typy Herobrainów. Jeden na mnie biegł jak taki szybki zombie. Drugi Herobrain, gdy tylko mnie zobaczył, zaczął uciekać. No, nie ukrywam, że chciałbym takie konfrontacje przeżywać w lesie. Jakimś, wiecie, w nocy. O, kolejny. Pa, ucieka? Nie, nie teleportowałeś się jednak. I co wypadło? Iron i Cursed. Cursed Dust. No to Cursed Dust był potrzebny. I znowu Herobrain, który ucieka ode mnie. Cześć, gdzie chcesz uciec? Kolego, co tam u ciebie? Nie no, widzę na razie, że nie wypadają z niego jakieś takie super przedmioty, ale cały czas liczę na to, że z Herobraina poleci mi to. Bedrock Sword. Nie wiem, czy jest w ogóle opcja Spawn Bedrock Golem. A, ja mam moda na tego, na golemy. Teraz sobie przypomniałem o tym. No, chciałbym, żeby z niego wypadł taki Bedrock Sword. Nawet, wiecie, jeżeli bym tego miecza nie używał, to i tak sam fakt posiadania Bedrock Sword, ale to fajnie wygląda. No to byłby całkiem przyjemny. Więc będziemy zabijali tak długo tych Herobrainów. Chwila, nie mam artefaktu. Oj, a ja chciałem już skoczyć sobie do lawy. Chwila. Kurde, dlaczego ja nie mam artefaktu? Dlaczego poszedłem do Netheru bez artefaktu? Nie wiem. Za każdym razem to samo. Już ze szkieletami mamy sztamę. Już nie musimy się bić. Nie wiem, ile ich zabiłem. Bym musiał jakoś zobaczyć. Właśnie, czy są statystyki, ile na przykład potworów zabiłem danego typu? No, będę musiał sprawdzić, czy coś takiego istnieje. Dobra, idziemy w takim razie na te miejsca, gdzie wcześniej te Herobrainy się respiły i zauważyłem, że one się nie respią na twierdzy. Może dlatego, że wszystko było otoczone tym klockiem, ale tutaj powinien, tak, tutaj jest jeden na pewno. Tutaj powinien być pode mną drugi. Chciałem też wykluć w tym odcinku smoka. Zobacz, jak biegnie. I nakłada mi weakness i slowness. A, czyli mnie spowalniasz. Ojej, co to jest? A, to jest ta krowa. Okej, to jest piekielna krowa, tak to się nazywa. Dobra, już mogę normalnym mieczem tego używać. I gdzie jest ten Herobrain? Był gdzieś tutaj. Halo, Herobrainie? Ale czemu tylko ten? Czemu ten Herobrain nie ma bedrockowego miecza? Po, jaki szybki. Nie ty. Ale powiem wam, że leciutki dreszcz mam, bo boję się, że mi po prostu wyskoczy tak na twarz i to nie będzie wtedy miłe. Halo, no nie uciekaj, Herobrainie. Mieliśmy się pobawić, ale wydaje mi się, że w dzisiejszym... O, jest! Jest. Chwila. Dostałem z niego Dusta, a nie Bedrock Sworda, ale ten miał. Czyli ten Herobrain miał. Wiem, że jest jeszcze jakiś taki Herobrain, który... Ojeju. Jaki on jest szybki. Jest Herobrain, który ma kill off. I nie wiem, jak ten Herobrain się zachowuje, ale powinien być taki. Może z niego jakiś też ultra potężny kill off się dostanie. Trudno mi powiedzieć. Dobra. Dawaj. Mamy cały czas Curse Diamond. Ja ten Curse Diamond musiałem robić w jakiś tam dziwny sposób. Tego zostawimy. Tego zostawimy na kiedy indziej. A, ty też uciekasz. W sumie, czy fajnie byłoby zawalczyć sobie na przykład z setką Herobrainów. No, to też byłoby było całkiem dobre na odcinek, ale
szukanie tych herobrainów, zwłaszcza jeżeli one ode mnie uciekają cały czas, no nie należy do najciekawszych zajęć. Gdyby, nie wiem, jakoś mógł się zrespić herobrain w diamentowej zbroi, żeby jakieś wyzwanie było z tym herobrainem. O, ma! Dobra, Bedrock Sword? Kurde. Czy da się zrobić Bedrock Sword? No jest wprowadzony jako przedmiot. Nie można niestety, ja klikam nawet na to, żeby nie było, żeby sprawdzić, czy jest jakiś crafting, ale no nie widzę. Nie widzę, żeby można było ten miecz zrobić, czyli jedyną opcją jest raczej wydropienie z niego. Zresetowałem grę, bo dowiedziałem się, że Bedrock Sword domyślnie jest wyłączony w konfigu, więc mówię, ej, włączę sobie to, tak jak zresztą mówiłem, nie chodzi mi o to, żeby używać tego miecza, tylko o taką wartość kolekcjonerską. I włączyłem ponownie grę i nie mogę spotkać żadnego Herobraina. Nie mam pojęcia, dlaczego to się wydarzyło, czy wcześniej może miałem jakiś błąd, że tego się zaczęło za dużo resetować, czy jak. Ale wcześniej właśnie tutaj na przykład był jeden Herobrain, no i w sumie nie widzę żadnego. Mam jeszcze jeden pomysł, co można zrobić, żeby zmusić tego Herobraina do powrotu. I teraz, jeżeli użyję tego, to powinienem móc oczyścić ten ołtarz i Herobrain powinien zniknąć, ale z jakiegoś powodu to nie działa. Może jeszcze raz ten Cursed Diamond. Dobra, prawym nie. Prawym używam, nic się nie dzieje. Zniszmy ten ołtarz i powinienem iść może postawić teraz drugi ołtarz, bo ja, tak jak mówiłem, stworzyłem sobie dwa, bo jeden mi tam z jakiegoś dziwnego powodu, którego do tej pory nie rozumiem, nie działał. Halo, ołtarz, tu są te nuggety, które sobie farmiłem. Okazuje się właśnie, nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy, że z czatem liczyliśmy na streamie i nie ma szans, żebym fizycznie zdobył tyle nuggetów, żeby stworzyć wszystkie itemy, ba, nawet jednego itema nie zrobię, bo bym musiał farmić koło, znaczy znaleźć koło 500 tych Battle Towerów. Więc nie wiem, jak to zostało pomyślone, może te sztabki z jakiegoś miejsca można zrespić. O, 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 teraz. Teraz to musi zadziałać. Uwaga, tak. Zrespiliśmy Herobraina po raz kolejny, to teraz co, wracamy do Netheru i miejmy nadzieję, że znowu się coś popsuje, albo rzeczywiście to ma tak być. I ten Herobrain będzie się respił, bo w Netherze, ja rozumiem, dlaczego w Netherze on się respi częściej, bo łatwiej nam go zauważyć. Są takie otwarte przestrzenie. Plus, w sumie nie wiem co plus, ale no, dobra, lecę dalej szukać Herobraina, jeżeli znajdę go, to do was wrócę i miejmy nadzieję, że uda się jeszcze w tym odcinku wydropić ten bedrockowy miecz. No i witam pana, gdzie pan się tak wybiera? Halo, halo, no, chwila, bo roślinka tu mi troszeczkę próbuje przeszkodzić, ale trzeba załatwić tego Herobraina, trzeba pokazać mu, że to ja jestem panem tego świata, a nie jakiś tam losowy wytwór horrorowy, creepypastowy, czy jakkolwiek by go nie nazywać. Ale nadal nie znalazłem tego, który ma bedrockowy miecz, ale przynajmniej przynajmniej widać, że to rzeczywiście zadziałało i że teraz muszę sobie po prostu biegać w jedną stronę i w drugą stronę i w końcu go napotkam. Szukałem Herobraina, a znalazłem Mutant Endermana i nie wiem, czy chcę z nim walczyć, bo ostatnio walka skończyła się z nim bardzo, bardzo źle, ale wiem, że gdyby to był stream, to ludzie by pisali: walcz z nim, jazda, walcz! No to proszę bardzo, zaraz sobie zawalczymy z tym Mutant Endermanem, cześć! O, striggerował się na mnie! Chwila, on się teleportował do mnie, czy jak to działa? Gdzie on jest? Co jest? Dobra, jest przerażający. Ja już zapomniałem, że on tak to tak działa. Okej? Okay. Jestem bezpieczny. Znaczy nie, on jest pode mną gdzieś, prawda? Tak, jest pode mną, czyli potrafi mnie teleportować. Właśnie, i te, jak widzicie, te takie fantomy, one mi zabiły smoka. Pamiętam to, także muszę się zemścić za Benisława. Smoka, którego kiedyś miałem, ale już go niestety nie mam. A! Wow, jakieś soule, mocne te soule, bardzo mocne te soule nawet są. Ale gdzie jest nasz główny przeciwnik? Okej, tutaj jest i widzę, że się co chwilę będzie teleportował. Dobrze, że zabrałem artefakt z domu, bo ten artefakt mi też pomoże. I 4 HP, dobra, Mutant Enderman został pokonany. O, co jest? On mi to... Aha, on wysłał jakieś jeszcze pociski, które mnie biją? Ale ja bym chciał po prostu z niego drop. Halo, nie musisz, Endermanie. Spokojnie. Spokojnie, Endermanie, dogadamy się. Czy ja coś z niego dostałem? 5 Eye of Ender. Pajęczyny. Nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę. Może...
A, okej, okay, to wybucha. Może nie wybucha, ale zadaje obrażenia. Więc chodźmy jeszcze na górę zobaczyć, czy coś z niego jest, a jeżeli nie, no to ja wracam do poszukiwania bedrockowego Herobraina. Chyba muszę się na razie poddać, bo jak widzicie, Herobrain się respi cały czas, ale ten z Bedrock Swordem widzę, że jest bardzo, bardzo, bardzo rzadki. Może w normalnym świecie go spotkam, jak będę robił coś tam innego. Także w tym odcinku niestety nie będzie już Bedrock Sworda, ale spokojnie, teraz wrócimy sobie szybciutko do domu i zrobimy Herobrain Sword. Miecz Herobraina, oczywiście nadałem mu taką nazwę, bo chyba on się tak dokładnie nie nazywa. Mam jakieś patyki? Nie, niestety nie mam patyków. Także na szybkości zrobimy sobie ten patyk. Co to jest? The Silent Stick. Aha, pamiętam w grę moda, żeby zmutować smoki i niestety to jakoś tak nie działało tak jak chciałem. Dobra, i mamy Curse Diamond Sword. Teraz trzeba szybciutko nadać nazwę i to będzie I chwila, jak się pisze Herobrain? Herobrine, no właśnie, Herobrine Sword. Uwaga, mamy go. Mamy miecz Herobraina, który kompletnie do niczego mi się nie przyda. I na sam koniec odcinka, wiadomo, jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i muszę do czegoś się przyznać, co wyciąłem, tak? Z premedytacją to wyciąłem, bo to było głupie. Nie, chyba był taki fragment, w którym mówiłem, że nie mam tego artefaktu, że tutaj w Netherze latałem bez artefaktu i pewnie osoby uważne zauważyły, że level mi się zmienił. I później mam ten artefakt. Jakby tą zagadkę, co się dokładnie wydarzyło, to zostawiam wam. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Przygód z Lotarem, gdzie będziemy najprawdopodobniej walczyli z Witherami. Nie wiem dokładnie, ile tych Witherów, może jeszcze po farmie troszkę czaszek, żeby ta liczba była troszkę inna. Zobaczymy, także do zobaczenia, pa!